Lidia Majdak, Radio Pryzmat i TVS CKM. Maj w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży to szereg ciekawych wydarzeń dla wszystkich, którzy lubią sztukę, dobrą zabawę i chcą po prostu ciekawie spędzić czas. 17 maja grupa Moje Boje wystawi ponownie wyjątkowy spektakl Samo Woalka w reżyserii Aleksandry Barczyk. Grupę tworzą uczniowie i terapeuci zespołu szkół specjalnych przy ulicy Dobczyckiej w Krakowie. Dzień później, 18 maja o godzinie 19:30, na tej samej scenie będzie można zobaczyć premierę spektaklu Baśń Degestańska, czyli opowieść o mężczyźnie i kobiecie, o ich rolach, zadaniach i wyzwaniach. Natomiast 25 maja w Galerii Atelier przy ulicy Szerokiej 16 wyjątkowy wieczór muzyczno-literacki Okiem Ważki, Okiem Motyla. W majowym kalendarzu znalazło się także miejsce dla ciekawych propozycji dla najmłodszych. Cały maj trwają warsztaty Mój Mały Kraków, w trakcie których dzieci poznają legendy, historie i anegdoty na temat rodu Kraka. Wśród wydarzeń muzycznych 25 maja o godzinie 17 rockowa majówka, czyli prezentacja zespołów rockowych działających przy SCKM, a 31 maja także o godzinie 17:15 spotkania młodych mistrzów klawiatury. Także w maju wielkie święto rodziny krakowskiej na Bulwarze Czerwieńskim. Już teraz zapraszamy do skorzystania z propozycji, jakie na ten szczególny dzień przygotowało SCKM. Także z myślą o rodzinie, a zwłaszcza o tworzących ją reprezentantkach płci pięknej wszystkich pokoleń, organizowane są warsztaty Ekologia jest kobietą. Ze mną jest prowadząca te warsztaty pani Beata Pałach. Witam serdecznie. Ostatnio widzi się duże zainteresowanie tematyką ekologiczną. Czy jest coś może takiego jak ekomoda? Jak najbardziej jest ekomoda i jest to bardzo na topie teraz. Zresztą parę dni temu było coś takiego jak Światowy Dzień Odpowiedzialnego Handlu. I właśnie w tym roku zwracana była szczególnie uwaga na ubrania, ponieważ moda i ekomoda to nie tylko ekologiczne tekstylia, ale też sposób, w jaki my kupujemy, w jaki sposób my się ubieramy i co wybieramy przede wszystkim do tego ubierania, prawda? Czyli ekomoda to jest takie sensowne ubieranie się z myślą o środowisku, o otoczeniu. Czego będą mogły się dowiedzieć uczestniczki podczas tych warsztatów? No właśnie, jak zastosować ekomodę w życiu codziennym? Będziemy przede wszystkim wykorzystywać recykling do tworzenia nowych edycji, nazwijmy to, nowych wersji naszych starych ubrań, akcesoriów, dodatków, które na co dzień nosimy. A czy trudno jest podać recyklingowi właśnie takie stare ubrania? Są do tego nam potrzebne jakieś specjalne umiejętności? Jedyne, co jest wymagane, to kreatywność. Jeżeli mamy jakąś starą torebkę, która już nam się nie podoba w domu, zamiast ją wyrzucać, wystarczy odrobina właśnie kreatywności i zastanowienia się, co można do niej dodać, co ująć, co przyszyć, żeby nadać jej nowe oblicze. I my będziemy w tym pomagać właśnie. Będziemy delikatnie inspirować, podpowiadać, ale liczymy przede wszystkim właśnie na dużą inwencję pań, które do nas przyjdą. A do kogo dokładnie jest skierowane zaproszenie na warsztaty? Do pań, ale w każdym wieku. Od maluchów po starsze panie. Adresujemy to przede wszystkim do rodzin, więc bylibyśmy bardzo zadowoleni, kiedy przyszłyby do nas mamy z dziećmi, z córkami, albo z babciami, albo koleżanki, czy kuzynki, prawda? Najlepiej, żeby przychodziły w grupie, żeby wzajemnie się właśnie inspirować i namawiać, mobilizować do pracy. A w jaki sposób te warsztaty wpisują się w kampanię społeczną Kraków stawia na rodzinę? Kraków właśnie w tym roku zwrócił szczególną uwagę na więzi rodzinne i my właśnie dlatego zapraszamy mamy, córki, babcie po to, aby miały w końcu okazję spotkać się razem i wspólnie coś zrobić, coś, co je wszystkie będzie cieszyło, prawda? Ten rodzaj zajęć pasuje dla każdego. Myślę, że każdemu przypadnie do gustu, a to, że przyjdą w rodzinnym składzie nasze uczestniczki, to myślę, że jeszcze dodatkowo zacieśni ich więzi i wzbudzi w nich jeszcze większe zainteresowanie taką wspólną pracą. Właśnie cykle warsztatów posiadają enigmatyczne nazwy. Na przykład, co kobieta ma na głowie? Mogłaby pani wyjaśnić, co one za sobą kryją?
Enigmatyczne, dlatego że my nie wiemy, co pani mają w szafie. Jeżeli pani zdecyduje się przynieść coś, co kojarzy się z własną głową, czyli na przykład kapelusz albo inne nakrycie głowy, czy jakaś spinka, to my już pomożemy nadać temu nowe oblicze. Dlatego właśnie te enigmatyczne hasła, właśnie żeby nie do końca wszystko robić za nasze uczestniczki, żeby jednak dać im troszkę do myślenia. A gdzie mogą się zgłosić panie, które chciałyby wziąć udział w tych warsztatach? Wszelkie informacje udzielamy drogą mailową pod adresem warsztaty.stkm@gmail.com. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Lidia Majdak, Radio Prysmat i TV z SCKM.